Was do prezentacji, do przedmiotu, który gdzieś pokierował mnie z różnych powodów i zdrowotnych, własnych, rodzinnych, żeby dojść do reumatologii poprzez różne choroby metaboliczne, musiałam pokonać naprawdę długą drogę. Bardzo ważna jest ta reumatologia, jak zaraz się przekonacie, nie tylko jako sama oddzielna dziedzina nauki, ale jako część, która występuje przy chorobach metabolicznych, chorobach współistniejących, endokrynologicznych, czy nawet chorobach przy innych zaburzeniach i powikłaniach hematologicznych, onkologicznych, ma naprawdę bardzo duże znaczenie i bardzo często pacjenci chorujący reumatologicznie trafiają do naszego gabinetu. Ja wiem, że my specjalizujemy się w dużym stopniu z wrastaków, paznokcie wrastające, wkręcające z różnych przyczyn, ale też jest fajnie wiedzieć, dlaczego te paznokcie na przykład mogą się wkręcać, dlaczego te paznokcie są takie, a nie inne. Pęknięcia na stopach, dlaczego mamy zmiany tutaj zrogowadzeń na piętach, bo to nie tylko jest z powodu zaburzeń chodu, ale także z innych przyczyn. Będę tutaj rzucała takie różne ciekawostki. Powiem Wam szczerze, że przed chwilą też mówiłam, że jest mi bardzo ciężko prowadzić ten wykład ze względu na to, że dla mnie jest to tak obszerny temat, że mogłabym z Państwem rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać na ten temat. Ze względu na to, że choroby reumatologiczne to jest temat rzeka, naprawdę. Może, żeby było też łatwiej, tutaj sobie troszkę zminimalizuję, bo jestem tutaj na całym obszarze, a chciałabym to jakoś zrobić tak. Nie będę widoczna przez chwilę, proszę Państwa, ale jestem i będę mówiła. Jeżeli chodzi o pytania, to bardzo proszę tutaj pod koniec pisać pytania na czacie, czy zadawać pytania po moim wykładzie. Postaram się zachęcić Państwa do wdrożenia się w ten temat, bo tak jak mówię, jest on bardzo ważny, ponieważ jak zauważycie, poprzez naprawdę te 45 lat ma bardzo duże znaczenie praktycznie w większości naszych spotkań z pacjentami w gabinecie. Więc tak jak widać tutaj na slajdzie, podologiczne oblicze chorób reumatologicznych. Stopy to podpora naszego ciała. Są zbudowane z 26 kości, 33 stawów i ponad 100 mięśni. I to właśnie na nich i dać pierwsze sygnały chorobowe. Uwierzcie mi, że bardzo dużo chorób, jak i pierwotnych, tak i wtórnych, występuje na stopach. I teraz mi się coś zacięło, nie wiem dlaczego. O, życiem. Może tak ogólnie, proszę Państwa, powiem, na czym w ogóle polega ta reumatologia, co ona oznacza w naszym gabinecie. Ta prezentacja jest skąpa, ja może więcej będę mówiła, bo też z tego słynę, że prezentacje mam zwięzłe, krótkie, a więcej mówię. Reumatologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami kości, stawów, stanów zapalnych, tkanki łącznej. I tak, proszę Państwa, w dużym stopniu nasi pacjenci, którzy trafiają do nas do gabinetu, pierwsze wizualnie spojrzenie jest zmiany kostno-stawowe, deformacje, obrzęki kostno-stawowe i przewlekłe zapalenia tkanki łącznej, które najczęściej są niewidoczne. I to my widzimy. Zastanawiamy się, czy zaproponować wkładkę, czy zaproponować tutaj pacjentowi odciążenie, ortozę, tape. Tylko żeby cokolwiek zastosować, musimy znać przyczynę tej deformacji, nie tylko związana z zaburzeniami biomechaniki, z zaburzeniami tutaj zmian zwyrodnieniowych, ale też to, co wpływa na dany efekt, który już widzimy. Reumatologia obejmuje liczną grupę chorób i ona diagnozuje, leczy i wdraża profilaktykę. Tak naprawdę, aby dobrze rozpoznać pacjenta, jednostkę chorobową z tym, czym zgłosił się do nas, musimy troszeczkę wgłębić się w tajniki
Reumatologia jest bardzo obszernym i trudnym tematem, ale jeżeli Państwo chociaż w pewnym stopniu, małym, w 10-15% będą wiedzieli zarys tych chorób reumatologicznych i będziecie znali to, w jaki sposób postępować, aby nie zaszkodzić pacjentowi, bo też można, na przykład przy przewlekłym zapaleniu tkanki łocznej, nie można używać w dużym nadmiarze tutaj frezarek z kapturkiem gruboziarnistym, a nawet im małoziarnistym ze względu na to, że można doprowadzić do przegrzania tkanki i na przykład rzutu choroby. Reumatologia, musimy to zapamiętać, to przewlekły stan zapalny. Bardzo często stosowane są różne leki przeciwzapalne, pacjenci trafiają do nas w remisji, lecz należy pamiętać, że taki proces w reumatologii się toczy. On jest albo w remisji, czyli jest uśpiony, albo jest w rzucie. I co jest bardzo ważne, że jeżeli pacjent trafia do naszego gabinetu, my widzimy tylko stopy. Pacjent chorujący reumatologicznie nie ma tych zmian tylko w obrębie stopy. Może gdybyśmy poszli dalej, możemy się spytać o bóle kostno-stawowe, stawu skokowego, kolanowego, biodrowego, pasu barkowego, czy występują bóle łokci. Jeżeli już mamy do czynienia tutaj z takim wywiadem, który nam mówi na przykład o kilku punktach, to możemy tutaj mówić o jakiejś jednostce chorobowej, która specyficznie występuje w danej chorobie, ale o tym będę mówiła później. Pamiętajmy, że nasi pacjenci trafiają do nas też z bólami głowy. Wszystkie przeciążenia, które występują u nich z powodu bólu i odciążenia danej strony bólowej, powodują zmiany na stopie, drogowacenia, odciski, hiperkreatozy różne i im większa waga tego pacjenta, im większe przyczyny metaboliczne, te zmiany na stopach są bardziej widoczne. Tutaj należy też pamiętać i mieć na uwadze to, że cały nasz układ immunologiczny w chorobach reumatologicznych jest bardzo zaburzony. I pomimo tego, że w normalnych warunkach, kiedy nasze ciało normalnie i organizm funkcjonuje i żyjemy spokojnie, nie mamy różnych bodźców zewnętrznych, nasz układ odpornościowy normalnie reaguje na wroga. Jeżeli mamy do czynienia z chorobami reumatologicznymi, które są wewnątrz i toczą się te choroby, niestety nasz organizm zaczyna mieć taką dysfunkcję odróżniania wroga lub swojej tkanki. I zazwyczaj wtedy, chcąc nie chcąc, atakuje własne komórki, uszkadzając je, prowadząc do pogłębienia się stanu zapalnego i w bardzo dużym stopniu, pogłębiając ten stan zapalny, powoduje takie warstwowe zapalenie tkanki, które występuje bardzo często w obrębie palucha, na przykład też bału paznokciowego. Także pogłębiając te warstwy stanu zapalnego, które idą, dochodzi bardzo często przy chorobach z autoagresji do tak zwanej martwicy tkanek głębokich. Taka martwica tkanek głębokich przy chorobach autoimmunologicznych występuje bardzo często z przyczyn chorób metabolicznych. Autoagresja. I gdy mówimy o autoagresji, to jest atak na własne tkanki i bunt naszego organizmu spowodowany przez różne infekcje wirusowe, bakteryjne i przede wszystkim silny stres. Ja bardzo mało mówię o tej sytuacji, którą na przykład mamy teraz w pandemii. Ale gdy tylko sobie spojrzymy tutaj na te trzy wyznaczniki, które powodują, że choroba immunologiczna autoagresji, którą są choroby reumatologiczne, się uaktywnia, to nie musimy dużo mówić. Kiedy osoby przeszły COVID, my mamy takich pacjentów, których są widoczne zmiany na stopach po COVID-zie i jestem pewna, że wy też macie, bo wrzucacie zdjęcia i rzadko kiedy teraz przeglądam fora, ale widzę, że ktoś wrzuca zdjęcie pacjent po COVID-zie i widzimy największe zmiany w obrębie paluchów, w obrębie części podeszwowej, jak i zmian skórnych na części grzbietowej. Ja tutaj też mam pacjenta po COVID-zie, ponieważ u tych pacjentów wszystkich, i to jest bardzo ważne, bo tych powikłań i tych pacjentów będziecie mieli coraz więcej,
jest jedna jednostka chorobowa, która bardzo często się uaktywnia, jest chorobą wtórną. Też będę o niej za chwileczkę mówiła i wrócę do tematu właśnie związanych z powikłaniami. Żeby tutaj nie zaprzątać tą pandemią naszej prezentacji, pojadę dalej. Jeżeli chodzi o silny stres, słuchajcie, stres pacjentów ma bardzo duży wyznacznik w chorobach z autoagresji. Jeżeli pacjent trafia do naszego gabinetu, a widzimy, że po prostu zmiany, które występują na jego stopie, oprócz tego, że są oczywiście związane z zaburzeniami, przeprowadzając wywiad, musimy dokładnie wypytać się też o jego pracę, ponieważ stres, silny stres może spowodować, ja już nie mówię, mechaniczne zmiany, czyli tak zwane obskubywanie paznokci, warstw skórnych, które powstają później takie rogowe, kiedy te łuski się nie nakładają, ale też powoduje silny stres uruchomienie układu odpornościowego i nasz organizm atakuje własne tkanki. Gdy pacjent trafia do naszego gabinetu, ja to mówię na podstawie naszego gabinetu, do naszej poradni, to co my robimy i to też proponuję naszym słuchaczom, proponuję to też osobom, które biorą udział w szkoleniach, żeby oceniać bardzo dokładnie stopy, nie tylko ze względu na tutaj część chirurgiczną, ortopedyczną, ale też tą część związaną ze zmianami tkankowymi, strukturami tkankowymi, z bólami, które towarzyszą podczas chodu. Stopy podlegają ocenie, diagnostyce specjalisty. Tu jest może za duże słowo diagnostyce, ponieważ my nie możemy diagnozować, ale możemy diagnozować na własne potrzeby w gabinecie. Taka diagnostyka pozwala nam wnioskować i wyciągać wnioski, jaka jednostka chorobowa może toczyć się w organizmie naszego pacjenta. Słuchajcie, pacjenci trafiający do gabinetów podologicznych w 90% nie wiedzą, co im jest, potrafiają z bólem kończyn dolnych. My wtedy szukamy przyczyny, robimy badania manualne, sprawdzamy sobie, jakie jest odwodzenie, przywodzenie, jak te stopy są ułożone, prawda? Stawiamy pacjenta w pionie, często na podoskopie, ale pacjent po założeniu wkładek czy odciążeń mówi, dalej mnie boli. I wtedy podstawą dalszej diagnostyki jest zauważenie w wywiadzie tak zwanych odstęp od normy i przekierowanie pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Objawy patologiczne w obrębie stóp wskazują na rozpoznanie rodzaju zaburzeń i pomagają w ustaleniu rozpoznania, które pomaga nam przekierować tego pacjenta na dalszą diagnostykę. Tutaj w stowarzyszeniu bardzo pracujemy teraz ściśle, aby taki zespół lekarzy znaleźć w każdym województwie, aby nasi tutaj członkowie mogli odsyłać tych pacjentów do dobrej diagnostyki, aby pacjentowi wdrożyć jak najwcześniej profilaktykę. Jeżeli występują objawy konkretnie przypisane jednej jednostce chorobowej i tutaj wrócę do tego, co mówiłam, czyli ból tych punktów neuralgicznych, punkt takich jak łokcie przy podparciu, kolana, przy pasie barkowym uczucie tutaj tak zwanego kłucia, tkliwość tkanek, duży stres, w dzisiejszych czasach bardzo często diagnozowany jest jako fibromialgia. Jest to taka choroba, którą można powiedzieć, że jest na podłożu właśnie wysokiego stresu i zaburzeń nie psychicznych, nie związanych konkretnie z chorobą psychiczną, ale tutaj przy obniżeniu tego życia psychicznego, nawet w dzisiejszych czasach. Ludzie pracujący, bojący się o jutro, o to, co będzie, jak to wszystko będzie wyglądało, niestety ulega bardzo często stresowi i ta choroba z autoagresji, którą jest fibromialgia, się uaktywnia. Stres jest tak duży, że po prostu przyczyny bólowe są zewnętrzne z powodu stresu. Obejmują bardzo często staw skokowy, jak i
całe stopy. Pacjenci skarżą się, że jest ból, że nie mogą przetaczać tych stóp. Ale to jest diagnostyka tutaj dla lekarza reumatologa, który prowadzi takiego pacjenta w zespole. Oczywiście te wszystkie robimy, my robimy jako odciążenia, opracowujemy stopy, dbamy o komfort pacjenta. Reumatolog leczy tutaj pacjenta z racji NLPZ-ów, czyli tych leków przeciwzapalnych, a psycholog, czasami psychiatra, leczy tak zwaną duszę. I pacjent jest w takim zespole prowadzony. Nie powiem, że jest łatwo wyprowadzić takiego pacjenta, ale staramy się. Jeżeli mamy do czynienia z objawami specyficznymi, takimi idiopatycznymi, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z chorobą pierwotną lub wtórną. Pierwotna choroba jest to taka, której jednostka jest jako pierwszą chorobą i nie ma jako powikłania, a wtórna jest jako powikłanie. Czyli powiem, może Państwo wiedzą, jak nie, to później to wyjaśnię, ale teraz powiem w skrócie. Na przykład zespół Raynauda występuje bardzo często wtórnie przy wszystkich chorobach z autoagresji, takich, w których mamy zaburzenie tkanki łącznej. Czyli mamy do czynienia na przykład z stoczniem, twardziną układową i zaburzeniem ogólnym mieszanej tkanki łącznej. Stan zapalny i ból w stawach w reumatologii. Jak już tutaj na pewno wiecie Państwo, to przy wszystkich stanach zapalnych w reumatologii mamy do czynienia z obrzękiem, z potwornym bólem w momencie, kiedy ten stan zapalny jest atakowany. Znaczy, kiedy ten stan zapalny atakuje dany obszar. Nie tylko stopy, bo wiadomo, że my podolodzy odnosimy się do stopy, ale tutaj mówimy o praktycznie całym ciele. Błona maziowa jest bardzo cienką taką warstwą wewnętrzną i jest wyściółką torebki stawowej. W zapaleniu stawów staje się znacznie grubsza, ona się pogrubia, wypełnia się komórkami i tkankami zapalnymi, produkuje zwiększoną ilość płynu maziowego wewnątrz stawu. I teraz, kiedy mamy do czynienia z taką przypadłością, czyli jest stan zapalny, czyli jest ta choroba w rzucie, musimy się zastanowić, czy taką stopę możemy ruszyć. Czy na przykład założenie wkładki będzie miało sens, ponieważ jeżeli byśmy chcieli w tym momencie pacjenta odciążyć, bo widzimy, że jest zaburzona biomechanika, czy to ma w ogóle sens ze względu na to, że po ustaniu stanu zapalnego, pomimo różnych zmian i deformacji, które już nastąpiły i one się nie cofną, chociaż jest jedna jednostka, w sumie trzy jednostki chorobowe, gdzie stan patologiczny się cofie, czy to będzie miało sens, czy nie będzie trzeba znowuż założyć nowej wkładki albo zrobić korekty. Tutaj też to trzeba mieć na uwadze i dokładnie wypytać pacjenta, co i jak, ile to trwa i co się dzieje. Nieleczone odpowiednio zapalenie stawów może spowodować uszkodzenie stawu na tak zwane dwa sposoby. Błona maziowa staje się bardzo gruba i rozmiękła i tworzy się tak zwana łuszczka, i wydzielają się substancje powodujące ubytki w szczątce i kości. W takim prześwietleniu są widoczne otwory w kości, co nazywa się erozją kości. Na pewno często widzieliście tutaj takie zmiany kostno-stawowe na zdjęciach rentgenowskich. Jak nie u siebie w gabinecie, to na pewno gdzieś tutaj na forach. Ja nie miałam swoich tutaj zdjęć, bo niestety mam wyczyszczony totalnie komputer, więc też nie miałam skąd dodać Państwu tutaj slajd, ale na pewno jeżeli poproszę tutaj pana Tobiasza Złobińskiego, to na pewno rzuci Państwu po webinarze przynajmniej jedno tutaj zdjęcie rentgenowskie, aby to Państwu pokazać. Następny objaw stanu zapalnego to długotrwałe utrzymywanie pozycji analgicznej spowoduje atrofię, zanik mięśni, rozciągnięcie lub skurcz mięśni tkanek miękkich, co prowadzi do deformacji zgięciowej. Gdy tak sobie zamkniecie oczy, to na pewno widzicie swojego któregoś pacjenta, że ma na przykład taki przykurcz w palce, prawda? Bo jeżeli boli go stopa i on sobie tak ją układa odpowiednio, to ten przykurcz palcy powstaje. Ja
to zaraz Państwu pokażę. Ten pacjent zgłosił się do nas z zupełnie innego powodu, z powodu zmian na paznokciach i tego, że potwornie boli go część łożyska, która była jeszcze żywa, nie była dystroficzna, była żywa, ale ze względu na to, w jaki sposób tutaj ustawiał stopę, ponieważ od pół roku bolała go stopa, mamy sytuację, jaką mamy w tym momencie. Pacjent nie został przyjęty do lekarza i układał sobie, odciążał paluszki, w jak sposób miał. A oprócz tego choruje też reumatologicznie, więc automatycznie cała ta sytuacja zwyrodnienia została pogłębiona. Taka stopa jest ciężka później do rehabilitacji, ponieważ następują te przykurcze. Tutaj paluszki już były zatrzymane, ten zakres ruchu był zatrzymany. Ja już nie mówię o tym, że tutaj łożysko podpaznokciowe widać, że jest też już uszkodzone, a wynika to z tego, że przy chorobach reumatologicznych bardzo często mamy zaburzenia związane z łożyskiem, z przepływami w łożysku, z tym, jak ułożona jest powięź, jak ona się pogrubia i nie jesteśmy w stanie, jak na całej powierzchni stopy robimy masaże, to nie jesteśmy w stanie do końca, gdy mamy paznokieć, wykonać masaż tak łożyska, aby to łożysko udrożnić, pootwierać kapilary naczyń włosowatych i rozmasować całą powięź, aby nie było tego zwłóknienia. O powięzi będziemy mówili dalej. Do często spotykanych chorób z autoagresji podłogi. Słuchajcie, chorób z autoagresji jest bardzo dużo. Samo to, jak wysyłamy pacjenta na taką diagnostykę, aby dalej go przekazać do reumatologa, bo u nas tak jest, że nasz pacjent z poradni jest przekierowywany przez nas do laboratorium, dostaje wyniki i my z tymi wynikami już kierujemy go do lekarza reumatologa, gdzie lekarz reumatolog nie marnuje czasu na to, aby tego pacjenta diagnozować, bo jest taki panel ANA3, z którego mamy tak naprawdę 16 chorób z autoagresji, takich podstawowych, ale te choroby podstawowe z autoagresji dają nam już możliwość nawet pogłębienia dalszej diagnostyki, jeżeli mamy do czynienia z którąś z tych jednostek, bo jeżeli wyjdzie nam przewlekłe zapalenie tkanki łącznej, czy wyjdzie nam tutaj twardzina układowa, czy nawet bielactwo, o którym też dzisiaj wspomnę, to już wiemy, gdzie, czy w jakim kierunku diagnostyki lekarz ma pójść, aby tego pacjenta prowadzić i oczywiście, żeby pacjent wrócił do nas na nasze zabiegi podologiczne, na tyle zabezpieczony, że my poprzez nasze zabiegi nie zrobimy mu krzywdy. Jedną z takich chorób, które bardzo często trafiają się w naszym gabinecie, a nie są zdiagnozowane, pacjenci uskarżają się na różne bóle przewlekłe, na zmiany patologiczne w obrębie stopy, tkanki, jest toczeń. Jest to przewlekła choroba autoimmunologiczna, zaliczana do chorób układowych, które rozwijają się w wyniku patologii układu odpornościowego. Tutaj w bardzo dużym stopniu ten stan zapalny, który występuje, są tak zwane duże rzuty. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z toczniem, rzut może trwać czasami dniami, a czasami miesiącami. My mamy chyba 8 pacjentów, którzy są w tak zwanej czynnej chorobie teraz w toczniu. I chyba z 6 czy 7, nie pamiętam w tej chwili, w stanie remisji. Kiedy tak naprawdę trafia do nas pacjent z toczniem, za dużo nie możemy zrobić, ponieważ pamiętajmy o tym, że zapalenie tkanki, czyli to, co dzieje się w toczniu, powoduje, że nasza tkanka tego pacjenta jest tak jakby
jakbyście wyjęli, przepraszam, że takie określenie powiem, jakbyście wyjęli mięso, takie wrzątek, kawałek mięsa wrzucili do wrzątku i wyjęli. Ono jest po prostu tak, jakby parzyło się w środku. Jest takie zaparzone i aż rozpulchnione. Ja to zawsze tak tłumaczę moim słuchaczom, że po prostu to jest tak zwana szyneczka taka nabrzmiała i tak zapalna. Taki pacjent zawsze zgłasza to, że jest ogólnie czuje gorąc w tkance, ale jest mu zimno, ponieważ ten cały system immunologiczny jest tak zaburzony, że ten pacjent odczuwa na przykład zimno w stopach i mówi, że te stopy są zimne, ale zarazem go pieką gorąco. Jest to dla mnie w połączeniu dwóch rzeczy oddzielnych, dwóch biegunów, ale tak to jest. I co jest bardzo ważne, że pacjenta z tocznien, który ma oczywiście żółt, ja nie mówię tutaj, gdy jest choroba w remisji, bo jak choroby są w remisji, to oczywiście możemy normalnie pracować, gdy jest toczeń uaktywniony, to raczej nie powinniśmy nic robić, tylko jeżeli podejrzewamy taką chorobę, to też o niej nie mówimy odgórnie, tak, ma pan toczeń i albo pani i proszę iść do lekarza. Należy się spytać, czy taki pacjent chce mieć badania. Jeżeli chce mieć wykonane takie badania, to przekierowujemy go, tak jak tutaj mamy w stowarzyszeniu, że mamy podpisane umowy dla członków z laboratoriami w całej Polsce i wtedy taki pacjent na danym przekierowaniu czy na dane hasło, czy na numer certyfikatu zgłasza się do laboratorium i mówi, że po prostu jest od tej, osoby z takim skierowaniem, tam jest wszystko przekazane i że prosi o taki panel wykonania badań. Oczywiście, jeżeli chce, to jest nic na siłę. To jest dla pacjentów, którzy na przykład są niezdiagnozowani, a chcą się zdiagnozować. Przewlekły stan zapalny tkanki doprowadza do powolnego wyniszczenia organizmu. Pamiętajmy o tym, że każda choroba z autoagresji może doprowadzić pacjenta nie tyle do upośledzenia i do kalectwa organizmu, ale też do śmierci. Więc uważajmy na to, że ten pacjent jest tak zwanym pacjentem szczególnym. Pacjent tak naprawdę, który powinien podlegać pod pacjenta indywidualnie diagnostycznego, indywidualnie zabiegowego i nigdy nie mówmy o wytycznych książkowych. Ja wiem, że one są bardzo ważne, że książka zawiera od A do Z opis danej choroby, ale pamiętajmy, że każdy pacjent ma inne podłoże genetyczne, z innych członków rodziny powstał i każdy pacjent oczywiście z podstawy powinien być też diagnozowany pojedynczo. Ja mówię o takiej szerokiej diagnostyce i o tym, co ja robię. Ja wiem, że Państwo powiecie, że zajmujecie się podologią i ona jest zabiegowa. Jak najbardziej. I ja jestem za tym. Ale ja też jeszcze oprócz tego zachęcam do tak zwanej profilaktyki i pomocy pacjentom, ponieważ jak i normalnie, tak jak w dzisiejszych czasach, tych pacjentów mamy bardzo, dla tych pacjentów mamy bardzo ograniczoną diagnostykę. Jest to aż przykre, jak pacjenci błąkają się od gabinetu do gabinetu, nie wiedzą, gdzie mają iść, na przykład ze zmianami, które są sporej Reynauda, które też za chwileczkę Państwu przedstawię, a powodują już niestety w ciężkim stanie tutaj na przykład rozwój miażdżycy i nawet idące zakrzepy. Tutaj mamy moją pacjentkę z gabinetu. Popatrzcie, jak wyglądają te stopy. A teraz Wam powiem, że to jest młoda, 36-letnia kobieta. Tutaj jest nosek, ponieważ podczas remisji, która nastąpiła w obrębie kończyn dolnych, już było pięknie, ładnie i zaczęła się zmiana na nosie. W tej chwili nie mam pacjentki, ponieważ pacjentka jest w szpitalu już trzeci miesiąc. Jest po części tutaj wyłeżeczkowania części dystalnej noska, ponieważ tak to zaatakowało głęboko. Ja mam panią, która też w trakcie tocznia trafiła do szpitala, nie wiedząc, że ma toczeń. Do mnie trafiła już po operacji, po amputacji częściowej trzech palcy. Słuchajcie, walczyła o życie 24 godziny. Toczeń jest bardzo podstępną chorobą, jest tak zwanym kameleonem i potrafi w ciągu paru minut za
wyjść na zewnątrz i pokazać, że ja tu jestem. A tak naprawdę toczy się, jak zwany toczeń, toczy chorobę cały czas w środku i dopiero w momencie, kiedy ten układ odpornościowy zaatakuje tą tkankę i ona już jest w tak stanie, tak wyczerpana, że już nie jest w stanie naprawdę się nic bronić, ujawnia się na zewnątrz. Tutaj może nie jest za dobrze widoczne to zdjęcie, ale pani trafiła do mnie z potwornym bólem drugiego palca. Jak widzimy tutaj zmiany, jedyną rzeczą, którą jesteśmy w stanie przy takiej zmianie, przy tym, gdy następuje odcisk i on jest widoczny, ale zarazem też jest obrzęk i zapalenie tej tkanki wokół stawu, jesteśmy wykonać jedną ważną rzecz jako jedyna pomoc, to jest tak zwana odizolowanie tych części tutaj międzystawowej, aby uwolnić delikatnie ten płyn, ale delikatnie, bo on nie może się za bardzo dostać do tkanki. Także ja zachęcam tutaj do tak pogłębienia swojego pogłębienia tego tematu i wdrożenia się właśnie w toczeń, ponieważ pacjenci bardzo często trafiają do nas, do gabinetu z tak zwanymi zmianami, które dla nas, podologów, są zwykłe deformacje, zwykłe pogrubienie tkanki czy stan zapalny, a to może być właśnie ta choroba z autoagresji. To, co możemy wykonać, to jest trakcja. Taką trakcję tutaj, bo niestety nie wszyscy podolodzy wykonują i nie wszyscy właśnie mają, nie wiem, na zajęciach, bo ja też nie jestem, nie wiem, jak ten system tutaj, ten szkoleniowy, gdzie niegdzie wygląda, ale wiem, że na przykład my mówimy o trakcjach, mówimy o uwalnianiu, odciążeniu tego stawu, tego płynu, żeby troszeczkę uwolnić pacjenta od bólu. Tutaj w toczniu mamy do czynienia też ze zmianami, tak zwanymi wybroczynami chrystymi, ponieważ niestety toczeń ma to do siebie, że pogłębia i powiększa ilość trombocytów i tworzą się zakrzepy. Tutaj ta część leczenia jest też związana, jeżeli chodzi o toczeń, z lekarzem naczyniowcem i tutaj do zespołu dołącza właśnie naczyniowiec, angiolog, który bada i ciągle kontroluje te przepływy, tą tkankę, żeby nie doprowadzić do trombozy. Opłaja w Raynauda. Polega ona na napadowym skurczu tętnic dystalnych, części dłoni i stóp, palców i w konsekwencji ich zblednięcia i oziębienia. Następuje na skutek niskiej temperatury, nawet bez uchwytnej przyczyny. I tutaj jest ta jednostka chorobowa, co mówiłam, Raynaud, ona bardzo często występuje jako wtórna. Przy toczniu jest w 90%. Przy innych chorobach z autoagresji też właśnie występuje jako to wtórna. Bardzo małej ilości chorób reumatologicznych, tak naprawdę bym powiedziała, że ona nie występuje. Ta jednostka chorobowa powoduje oprócz tego, że może powiem tak, za bardzo dla mnie jest lekceważona, ponieważ ona jest też takim wskaźnikiem, że coś dzieje się w układzie krążenia na tyle, że gdy ta choroba postępuje, jak zaraz zobaczymy u naszej pacjentki, może doprowadzić do zatoru czy zakrzepicy. My przeprowadzamy szereg badań pacjentów, w tym mamy do czynienia z pacjentami chorymi metabolicznie. W większości są to choroby związane z cukrzycą, których też powikłaniem jest choroba reumatologiczna. Można by powiedzieć, że tak naprawdę koło się kręci w koło, ze względu na to, że i choroby reumatologiczne, jak reumatoidalne zapalenie występuje przy cukrzycy, ale przy reumatoidalnym zapaleniu stawów związany z leczeniem może wystąpić cukrzyca polekowa. Więc to jest tak naprawdę fajnie, gdy to jest stwierdzone wcześniej, która z chorób była pierwsza. Tutaj mamy pacjenta z zaburzeniem Raynauda. Jak widzimy na stopie, to zasinienie, jak tutaj Państwo widzą,
zaśnienie tej części dystalnej, ale co jest ważne, moi drodzy, jest to pacjent pokowidowy. Jeżeli zobaczycie, jak wyglądają jego paznokcie, nie mam zdjęcia, jak wyglądał przed i żałuję. Teraz robię pacjentom praktycznie wszystkim zdjęcia przed, jak przychodzą i po, ponieważ płytka paznokcia, jak zobaczcie, jest biała. Pacjent miał zatrzymanie akcji serca, miał niewydolność, leżał w szpitalu w dosyć ciężkim stanie, w terapii tlenowej, obecnie jest w rehabilitacji tutaj po-covidowej ze względu na zwłóknienie w lewym płacie płuca. Pacjent naprawdę jest młodym człowiekiem, a jego funkcjonowanie jest w bardzo dużym stopniu teraz zaburzone. Miejmy nadzieję, że cała ta rehabilitacja, zobaczcie, jaki piąty palec jest aż granatowy, że ta rehabilitacja doprowadzi naszego pacjenta, bo bardzo fajny człowiek, do normalnej funkcjonalności i będzie mógł wrócić do pracy, ponieważ wszystkie choroby związane z autoagresją w dużym stopniu atakują opłucną i atakują płuca, powodując złe przepływy i to znowuż widoczne jest na paznokciach, tak zwane niedotlenienie. Wiemy, że ta krew, która płynie w naszym organizmie, idzie od dołu do góry. Słuchajcie, jaki to musi być siła, aby dotlenić to nasze łożysko. A z takiej zmiany bardzo często, to już nawet jest tutaj widoczne, jak zaczyna odklejać się płytka, no powstanie onycholiza, ponieważ niedokrwienie, niedożywienie powoduje odwarstwienie się płytki paznokcia od łoża. Tutaj mamy pacjentkę, właśnie tą młodą dziewczynę, która jest w trakcie diagnostyki, w tej chwili przekierowaliśmy ją do innego lekarza. Automatycznie ta pacjentka została poproszona o to, aby tutaj dla Państwa przede wszystkim zrobić zdjęcia, jak wygląda to właśnie zabielenie się tych paluszków, owsinienie przy Reynaudzie. Tutaj mamy, proszę Państwa, my wykonujemy ABI. Pacjent z bólem lewej kończyny. Ta lewa kończyna ją bardzo bolała, bardziej bolała ją w części podkolanowej i pachwinie. Kiedy wykonaliśmy ABI, czyli to badanie kostka ramię przepływu, wyszedł nam PAD, czyli to, że jest gdzieś niedrożność żylna. Najprawdopodobniej teraz już wiemy, że był to zakrzep. Pacjentka jest po zabiegu. Tutaj mamy wykryto wyjątkowo słaby puls, prawdopodobieństwo ciężkiej choroby tętnic obwodowych lub stwardnienia tętnic. Nie wykonaliśmy dalej już analizy tutaj komputerowej, ponieważ współpracujemy z lekarzem reumatologiem i postanowiliśmy w dużym stopniu zadziałać mechanicznie, dzwoniąc do lekarza, aby ją przyjął w trybie natychmiastowym, bo taki wynik zdarza się rzadko. Tutaj mamy zasięgnięte gdzieś z internetu zdjęcie, aby Państwu pokazać, jak to wygląda. Tu jest pacjentka chorująca na przewlekłe zapalenie tkanki łącznej. Widać tutaj na tych częściach dystalnych, że mamy te podcinienia. To jest jako choroba wtórna u tej pacjentki. Także jak widać tutaj bielenie, także, że ta choroba Reynauda bardzo często występuje. Mamy następną chorobę, która często jest, ponieważ występuje w gabinetach patologicznych ze względu na to, że w dużym stopniu do naszego gabinetu trafiają kobiety w okresie przekwitania, a ona najczęściej atakuje w okresie okołomenopauzalnych, ale też występuje rzadziej u panów w okresie w wieku około 50-55 lat. Ta choroba bardzo często atakuje płuca, powodując niedotlenienie łożyska i tak jak było w Reynaudzie, te całe zaburzenia związane z onycholizą. Zespół Sjögrena jest to przewlekła choroba autoimmunologiczna upośledzająca gruczoły wydzielnicze. Choroba dotyka głównie kobiet, stanowią ponad 90% chorych, najczęściej w wieku okołomenopauzalnym. Objawem, na którym najczęściej narzekają pacjenci, to suchość oczu i jamy ustnej. Ja nawet w tamtym tygodniu miałam u siebie pacjentkę, stomatologa, która właśnie zauważyła duże zmiany na paznokciach. Oprócz tego, że
rodzie, ale też zauważyła, że te zmiany nie były tak jak do końca związane z tym okresem ciąży czy po porodzie, ale ta nastąpiła też suchość skóry i nastąpiła suchość paznokci i co poprzedzało suchość oczu i jamy ustnej. Mówiła, że nawet kilkakrotnie w nocy musi zwilżyć sobie usta. Ja jej dałam później przekierowanie, bo wysłała mi SMS-a, aby zgłosiła się do lekarza pulmologa, aby dalej dogłębnie ją atakował, diagnozował, ponieważ ją męczyły takie suche ataki kaszlu. Ataki kaszlu takiego suchego. Do innych objawów, które towarzyszą w zespole Sjögrena, jest zespół bólowy stawu i występują zmiany na płytce paznokciowej. To jest inna pacjentka, która jest w trakcie diagnostyki. Ja wiem, że Państwo tutaj widzicie inne duże deformacje, zmiany i w ogóle do plastyki i tak dalej, ale czy tutaj w tym momencie to jest kolejna rzecz. Pierwszą rzeczą jest wyprowadzenie tej pacjentki z podstawowej choroby lub objęcie ją leczenia poprzez odpowiedniego lekarza. Do innych chorób, które występują, zaliczamy twardzinę układową. Twardzina jest chorobą, której tak naprawdę przyczyn nie wyjaśniono do tej pory. Kiedyś mówiono, że jeżeli atakowany jest jeden odcinek przy kręgosłupie czy przy jakimś stawie, to tam ta choroba jest i koniec. I ona nigdzie więcej nie jest. Nie jest to prawdą. Każda choroba z autoagresji atakuje cały organizm, ponieważ nasz cały zespół immunologiczny, który jest w naszym organizmie, jest w całym, a nie tylko w danym odcinku. Czy z kawałka stopy, czy kawałka przedramienia, atakowany jest cały organizm. Bierze się pod uwagę na przykład podłoże genetyczne, immunologiczne, naczyniowe i szkodliwość środowiska zewnętrznego. O tym środowisku zewnętrznym, o tej szkodliwości, jaka jest, bardzo często się ostatnio mówi, ponieważ nawet dzisiaj słuchałam na temat smogu, że już po prostu on wpływa bardzo niekorzystnie na alergeny, występują atopowe zapalenie skóry, co też będzie związane w pewnym stopniu później związane z paznokciami, prawda? Twardzinie wytwarzanie kolagenu przez fibroblasty jest nasilone. Więc tutaj też u takich pacjentów musimy zastanowić się nad sposobem leczenia. Bardzo często, kiedy dajemy takim pacjentom preparaty z kolagenem, one działają wręcz odwrotnie i wysuszają i płytkę paznokcia, i skórę. Następuje stwardniały obrzęk, a stwardnienie zaniknie. I tutaj mamy pacjentkę w tak zwanym rzucie, ma stwierdzoną twardzinę układową. Jest to pacjentka, którą mamy od lat w swojej opiece. Zobaczcie, jak wygląda ta łuska, jak to wszystko wygląda i nagle stan zapalny, kiedy już jest w trakcie leczenia, zaczyna zanikać. Pacjentka tutaj poprzez stosowanie preparatów zrobionych pod nią w aptece, wiem, że były w preparacie, zawierała dużą ilość witaminy A i E, natłuszczanie było bardzo ważne i delikatne opracowywanie skalpelem, tak żeby nie naruszyć podstawy, żeby nie naruszyć ciągłości naskórka, by nie doprowadzić do podkażenia, bo tu przy każdej z tych chorób z autoagresji jest to bardzo niebezpieczne. Tak samo to było na paluchu zewnętrznie, jak i tutaj na części dystalnej. Zobaczcie, w jaki sposób ta łuska, zrogowacenie jest widoczne i po pewnym czasie, po leczeniu zaczęło nam się fajnie to zabliźniać. Fajnie jest, kiedy osoba nie ma bliznowca, bo jak ma, to niestety te zrogowacenia i te przeczasy, które powstają, one się przekształcają później w blizny. To czynienia patologii z dną moczanową, ale też musimy pamiętać o tym, że dna moczanowa bardzo często występuje przy chorobie związanej z celiaką. Przy niedrożności tutaj jelit, przy zespole złego wchłaniania w jelitach, ponieważ ludzie, którzy tutaj mają dietę
z niską zawartością glutenu powoduje, że powstaje bardzo szybko dna moczanowa. Dna moczanowa, inaczej podagra czy artretyzm, to choroba powodowana odkładaniem się w tkankach kryształtów moczano-sodu. Choroba zajmuje stawy, co objawami ostrego bólu, obrzękami, ograniczeniem ruchomości zajętego stawu. Atakuje wszystkie stawy, najczęściej stawy w stopie i dłoni. Kiedyś było powiedziane, że tylko drobne stawy są atakowane, a teraz wiemy, że już każdy staw może być zaatakowany. Doprowadza ta choroba naprawdę do wyniszczenia organizmu. To są potworne bóle, takie, że pacjenci opisują je jako rozrywanie tkanki i rozrywanie stawu, ponieważ pomyślmy sobie, jak te kryształki moczano-sodu się okładają wokół stawu i następnie haczą tą tkankę, która jest wewnątrz. Choroba jest naprawdę chorobą, która kiedyś określona była jako choroba bogaczy, że ludzie za dobrze jedli, to mieli właśnie dnę moczanową. Nie jest to prawdą. Choroba zajmuje stawy, co objawia się napadami ostrego bólu, obrzękami, ograniczeniem ruchomości zajętego stawu. Atakuje, powtarzam to jeszcze raz, atakuje stawy najczęściej w stopie i dłoni. Ale tak jak już mówiłam, atakować może wszystkie stawy w naszym organizmie. Jest to choroba postępująca, jeżeli nie jest leczona i nie jest wdrażana odpowiednia dieta. Jeśli zaniecha się leczenia dny moczanowej, jej postęp może doprowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet śmierci. Jest to tak naprawdę bardzo niebezpieczna choroba, uszkadza nerki, uszkadza tkankę łączną, doprowadzając do przewlekłego zapalenia tkanki. Tutaj zobaczcie, są widoczne, jak są te kryształki podkładane, jak one bardzo, to jest jedna z pacjentek, które bardzo haczą tkankę i ten stan bólowy, który jest, on jest bardzo obszerny. W zaawansowanej dnie moczanowej dochodzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych, co skutkuje na przykład chorobą nerek i kamicą moczową. W zaawansowanej dnie towarzyszą inne choroby, nadciśnienie tętnicze i tutaj możemy mieć do czynienia z pękającymi piętami, z rogowacami, aż takimi wgłębianiami, cukrzycą typu drugiego, zaburzenia lipidowe i otyłość. Bardzo często właśnie u osób otyłych niestety dna moczanowa jest rzutowana. Odkładające się w stawach złogi kryształków moczanu sodu powodują niszczenie chrząstki, nasad kostnych, otaczających się ścięgien i wiązadeł. To prowadzi niestety do zniekształcenia stawów sprawności. Tutaj, jak widzicie, wszystkie te uszkodzenia są widoczne. Kiedy te kryształki się odkładają, one po prostu szarpią tą zdrową tkankę, doprowadzając do jego stanu zapalnego. Kolejną taką chorobą, którą można by tutaj poruszyć, jest choroba, mieszana choroba tkanki łącznej o podłożu chorób metabolicznych. Wszystkie choroby metaboliczne tutaj związane na przykład jak cukrzyca, związane z upośledzeniem tego układu pokarmowego, z upośledzeniem układu metabolicznego, mają bardzo duży wpływ na rozwój zapalenia stawu. Te bóle i zapalenia przewlekłe tkanki łącznej są bardzo duże. Mieszana choroba tkanki łącznej występuje rzadko, a ponadto jest często bardzo trudna do rozpoznania, gdyż w jej przebiegu pojawia się wiele objawów ze strony różnych układów i narządów. Nawet złe procesy wchłaniania, choroby spiwszeniowe tutaj powodują, że ta choroba tkanki łącznej jest tak trudna do zdiagnozowania. Do chorób spiwszeniowych na przykład zaliczamy choroby, gdzie odkłada się wapń, czy inne, nie wiem, pierwiastki takie jak żelazo w tkankach, powodując zwłóknienie tych tkanek, a w konsekwencji martwice tkanek głębokich. Mieszana choroba tkanki łącznej cechuje się wielką różnorodnością objawów. Są one także zmienne w przebiegu choroby. Wszystko zależy od rzutu i od danego pacjenta.
Najczęściej pojawia się osłabienie, ogólne bóle mięśni, stawów, obrzęk, kończyn dolnych i górnych. Te obrzęki bardzo często są widoczne i co jest ważne, przy mieszanej chorobie tkanki łącznej w bardzo dużym stopniu pojawia się zapalenie powięzi. Zapalenie powięzi, z którym bardzo często trafiają do nas pacjenci, do gabinetu podologicznego. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda powięź, jest to taka błonka, tu jest na podstawie piersi z kurczaka przedstawione Wam, jest to taka błonka, która znajduje się w tkance. Jak tak rozciągniecie, na pewno każdy miał pierś z kurczaka w ręce i wie, że tam ta błonka występuje, ale taka błonka w przewlekłym stanie zapalnym właśnie ulega takiemu zapaleniu. Przewlekłe zapalenie powięzi niestety jest bardzo niebezpieczne i w konsekwencji może doprowadzić do upośledzenia danego organu lub całego organizmu. Zewnętrznie przy przewlekłym zapaleniu powięzi i przy rzucie mamy do czynienia z taką mozaiką. Tutaj jest pacjentka w stanie zapalnym, u niej jeszcze występuje ozonofilowe zapalenie powięzi. Takie ozonofilowe zapalenie powięzi no niestety powoduje rozpad tkanki wewnątrz i martwice postępują tam tkanek głębokich. Jak tutaj widzicie, mamy do czynienia z rozcięgnem podeszwowym, w którym bardzo często pojawiają się pacjenci w naszym kabinecie i tłumaczą nam, że boli nam ich tutaj w środku stopy. I tak tutaj, gdy ich tak boli, mamy do czynienia właśnie bardzo często z zapaleniem właśnie powięzi, ponieważ całe to rozcięgno, które jest, ciągnie się i naciąga się. Czasami pacjent aż mówi, że go piecze i czuł takie jakby rozerwanie, bo tak jak widzieliście na poprzednim zdjęciu, ta powięź gdzieś tutaj się uszczerbia, ona boli i wtedy musimy pamiętać o tym, żeby takiego pacjenta nie rzucić na falę uderzeniową od razu, ponieważ to jest przewlekłe zapalenie tkanki łącznej, możemy doprowadzić do pogłębienia tego stanu, ale musimy delikatnie rozmasować, sprawdzić i odpowiednio przeprowadzić tutaj wywiad. Powięź podeszwowa to inaczej rozcięgno podeszwowe stopy. Jest mocno włóknista struktura, która biegnie od guza piętowego, następnie dzieli się na 5 włókien, przyczepiając się do dystalnych paliczków stopy. Jeżeli chcielibyśmy pacjentowi użyć, to zawsze proponujemy albo wałek, więzi, tak sobie turlać tą stopę z delikatnym naciskiem i z dnia na dzień ten nacisk powinien się pogłębiać. Tutaj przy zapaleniu tkanki łącznej i przewlekłym zapaleniu mieszanym tkanek mamy do czynienia z pacjentką, która ma tak zwane napadowe stany zapalne w różnych miejscach, jak i jednocześnie mamy niedokrwienie, które następuje u tej pacjentki. To nie jest żadne odmoczenie, ta pacjentka wręcz ma tak zwane żabiaste, bym powiedziała, palce rozsunięte, ale to zapalenie powoduje bardzo duży taką część bólową. Takie zapalenie przy przewlekłym zapaleniu powięzi, przewlekłym zapaleniu tkanki łącznej bardzo szybko mija. Dalej mamy tą samą pacjentkę, gdzie widzimy stan zapalny tkanki łącznej. Zobaczcie, jak jest widoczny na jednej kończynie, a na drugiej nie. U tej pacjentki przy takim stanie nastąpiła niedrożność żylna, a ten stan zapalny niestety poszedł od bardzo błahej sprawy. Od tutaj, co widzimy w tych miejscach, od założenia tejpu. Niestety tejp spowodował, że pociągnięcie było tak duże, iż wystąpił stan zapalny tego małego obszaru. Zrobiła się wydzielina, która spowodowała obrzęk, a później szło już taśmowo, powodując taki stan, jak widzicie na tym zdjęciu. Noga przez 3 dni była ratowana przez angiologów, żeby nie doszło do niedrożności żylnej. Najzwyklejszy tejp. Nie ma jednolitej metody leczenia mieszanej choroby tkanki łącznej. Wszystko zależy od miejsca, które jest zaatakowane stanem zapalnym. W najbliższych postaciach z przewagą objawów, w lżejszych postaciach z przewagą objawów, zapalenie stawów stosuje się niesteroidowe leki,
przeciwzapalne, a także leki modyfikujące procesy zapalne. Oczywiście to stosuje lekarz. My możemy tylko zaproponować wizytę u lekarza lub to, że powinien farmaceuta też zalecić w aptece na przykład różnego rodzaju maści. Przy takich chorobach zapalenia tkanki łącznej, przy uaktywnieniu się na przykład innych chorób o podłożu autoimmunologicznym z zaburzeniami tutaj hormonalnymi, może spowodować wystąpienie wyprysku modelowatego. To jest tak zwana zmiana taka mieszana występująca na stopach poprzez drogowacenie, poprzez powstanie przeczosów, poprzez atopowe zapalenie skóry. I to też jest nie tylko w okresie menopauzalnym, ale zaburzenia na przykład tutaj wydzielniczego nadnerczy, przysadki mózgowej, w zależności od tego, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia. I tutaj tak na sam koniec chyba już chciałam Państwu powiedzieć, że kiedy trafia do nas pacjent z bielactwem, nie bagatelizujmy tego, ponieważ pacjent, który trafia z bielactwem, jest to wiadomo, że bielactwo jest to tylko taka zewnętrzna część zmiany skórnej, kosmetyczna, bez charakterystycznych zmian podmiotowych, dolegliwości różnych, stanowi istotny problem natury tylko kosmetycznej. Musimy sobie zdawać sprawę, że na to bielactwo wpływa szereg czynników i takie zmiany, które występują, oprócz tego podłoża genetycznego, czynników środowiskowych i stresu, mogą wystąpić przy takich chorobach jak tarczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, cukrzyca i autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe. To jest tak, że mamy nasza pacjentka, to jest tak zwane combo i ona tutaj ma przewlekłe zapalenie tkanki łącznej, a łuszczycę, B, bielactwo, a wszystko wynika z niedrożności jelit, po przebytym nowotworze, uszkodzonej tarczycy. Kobieta ma 34 lata, więc naprawdę jest młodą pacjentką, ale już swoje przeszła. Tutaj rzadko kiedy to robię, ale jeśli Państwo by chcieli więcej tematów usłyszeć z reumatologii i tutaj jednostek chorobowych i jak to się odbywa w naszej diagnostyce, zapraszam na spotkanie, które stricte związane jest właśnie z takim webinarem typowo reumatologicznym. Ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Nie wiem, czy już tutaj jest Pani Angelika gdzieś, czy nie? Jestem jak najbardziej. W skrócie, ile mogłam, w skrócie Państwu przekazałam. Ogólnie prowadzę ten wykład około 8 do 12 godzin. Jak ktoś mnie zna, to wie, że po prostu zrobiłam to w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie. Mam nadzieję, że gdzieś zainteresowałam Państwa tą reumatologią i pogłębieniem tego tematu, bo on jest naprawdę bardzo ważny. Bardzo dziękujemy za uchylenie rąbka tajemnicy, ulubionego tematu. Myślę, że dla wielu z Państwa jest bardzo interesujący i też myślę, że jest rzadko zgłębiany przez wielu specjalistów. Mamy trochę pytań. Oczywiście, jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś inne pytania, to zapraszamy albo do włączenia mikrofonu, albo do napisania na czacie pytania. Ja sobie pozwolę przeczytać, ale zanim pozwolę sobie przeczytać, to jeszcze jedna informacja odnośnie rejestracji przez stronę internetową. Jak Państwo zgłaszają się przez stronę, to do nas dociera, ale my na zmianę w zarządzie po prostu zasiadamy, weryfikujemy, zgłoszenie odpowiadamy. To się zazwyczaj odbywa we wtorki i w czwartki, także prosimy uzbroić się w cierpliwość, bo tam nikt nie odpowiada automatycznie. U nas w stowarzyszeniu nie pracują roboty, nic nie jest synchronizowane, my wszystko zawsze robimy samodzielnie, ręcznie, więc chciałabym, żeby Państwo to mieli na uwadze i nie stresowali się też, że ta odpowiedź przyjdzie na przykład po 2-3 dniach. I zaraz wrócimy do pytania. Pierwszym pytaniem było pytanie od Pani Pauliny. Jakie postępowanie u pacjentów po COVID-owych było wdrożone?
Tutaj u naszych pacjentów, no oczywiście oprócz tego, że pracujemy w zespole, tu jest pulmolog, fizjoterapeuta przede wszystkim. My w tej chwili nie wdrożyliśmy, już powiem, czego nie zrobiliśmy. Nie mogliśmy wdrożyć masażu, ponieważ najpierw należy uaktywnić tego pacjenta, a następnie będziemy wdrażać masaż, tak zwany rozluźniający tutaj przepływy, ponieważ z powodu niedotlenienia doszło do tego, że tak jak już tutaj mówiłam o naszych pacjentach, że te kapilary zostały posklejane w naczyń włosowatych i przede wszystkim powięź, nastąpił stan zapalny u tego naszego jednego pacjenta, którego tam widzieliście, i następuje onycholiza. I musimy udrożnić od części podeszwowej tutaj tego palucha, musimy udrożnić poprzez delikatny masaż, ale bardzo delikatny, ale dopiero w momencie, kiedy ten pacjent już będzie na tyle uruchomiony fizykalnie, że będziemy wiedzieli, że to nie spowoduje jakiejś dystrofii w tym łożysku. Jeżeli chodzi o same paznokcie, żeby je dożywić, my zastosowaliśmy tutaj czysty kolagen w połączeniu z kwasem hialurynowym, aby nawilżyć tego paznokcia. Także, że to na tyle. Kolejne było pytanie u pacjenta po COVID-zie czy przed wystąpieniem choroby. Też miał białe paznokcie. Nie, 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 nie. Ja mówiłam, że nie miał białych paznokci. U niego z powodu zatrzymania krążenia i niedotlenienia i tutaj zwłóknienia tych płuc, tlenoterapii, te paznokcie takie się stały. On nie miał w ogóle problemów. Te stopy się bardzo zmieniły. Dlatego ja mówię, że żałuję, że nie mam zdjęcia jego stóp, palcy, paznokci, tego jak to wyglądało przed. Tutaj mamy trochę podziękowań dla pani Kariny za zainteresowanie tematem i za bardzo ciekawy wykład. I mamy też pytanie, czy pacjent z dną moczanową może mieć wykonany podstawowy zabieg podologiczny, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zabiegu? Znaczy się powiem tak, że pacjenci, którzy chorują metabolicznie, no oni tą dnę moczanową mają i albo mają ją ustabilizowaną i wtedy spokojnie można wykonać te zabiegi. My w naszym gabinecie mamy taki aparat, kiedy taki jak do mierzenia glukometr, jest taki sam na badanie właśnie kwasu moczowego. Jeżeli taki pacjent trafia do nas z dną moczanową, a nie jesteśmy pewni, czy ten kwas moczowy nie jest tak wysoki, że nie powinniśmy ruszać tego pacjenta. On nakuwa sobie paluszek, my aplikujemy kropelkę krwi na tutaj papierek i nam wychodzi, jaki jest poziom tego kwasu i jak wygląda ten stan pacjenta i wtedy wykonujemy czyn. Jeżeli nie ma zmian takich, które są powiedzmy widoczne czy bardziej odczuwalne przez pacjenta i pacjent też sygnalizuje, że wszystko jest w porządku, bo uwierzcie mi, że jeśli jest dna moczanowa, to ten pacjent powie od razu, że go boli, to wtedy wykonujemy oczywiście z ostrożnością, żeby nie uszkodzić paznokci, znaczy ciągłości naskórka u tego pacjenta. Przypuszczam, że każdy podolog wykona normalnie taki zabieg, przynajmniej my wykonujemy takie zabiegi z u pacjentów z dną moczanową, oczywiście nie przy dużym rzucie, bo nieraz się zdarzyło, że pacjentów przekierowywaliśmy na izbę przyjęć z pęknięciami, z tak dużą ilością kryształków wokół stawu, że niestety od razu musieli jechać do szpitala, aby lekarze to oczyścili. Szukam kolejnego pytania. Pani pyta, czy dobrze zrozumiała, że przy twardzinie układowej nie stosujemy kolagenu? Jeśli tak, to co możemy w zamian zastosować? To już pytanie od drugiej pani, ale można odpowiedzieć łącznie. Znaczy ja powiem tak, no, u naszych pacjentów my nie stosujemy, ponieważ on bardziej wysusza tą skórę, bo wiemy o tym, że kolagen, który zastosujemy, oczywiście skóra musi być nawilżona. W takim momencie, takiej zmianie jak tutaj u naszej pacjentki, to nawilżenie nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o czystą wodę. My stosujemy preparaty, które ta pacjentka ma od swojego lekarza. Jest to preparat zrobiony w aptece stricte dla niej, z dużą zawartością witaminy A i E.
I z tego, co wiem, to też stosowany jest kwas hialuronowy na nawilżenie tej płytki paznokciowej. Tutaj u tej pacjentki nie widzieliście tej płytki paznokciowej, ale ona jest naprawdę bardzo zniszczona i bardzo wysuszona. I tak naprawdę bym powiedziała, że na niektórych paznokciach jest w rozpadzie. I pomimo naprawdę bardzo dużych naszych starań, niestety nie jesteśmy w stanie zapanować tego procesu. Jeżeli chodzi, bo tutaj pojawiają się pytania też o webinar o reumatologii, wrzucimy link na grupę maratonu, jak będziemy wrzucać ten webinar, po prostu gdzie będzie się odbywał kolejny, gdzie będzie się odbywało kolejne spotkanie i gdzie będzie ten temat pogłębiony. Webinar oczywiście będzie nagrany i wkrótce pojawi się na maratonowej grupie, bo o to też są pytania. Pytanie kolejne. Pani Karino, bardzo zainteresował mnie problem fibromialgii. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat? Proszę się zgłosić do mnie na prywatnym koncie. Ja podam namiary i podam, na co zwrócić uwagę i pogłębić tą wiedzę. Jest to naprawdę choroba, powiedziałabym, że choroba dzisiejszych czasów, która będzie się uaktywniała. Ja służę swoją pomocą, zawsze to mówię. Na Facebooku można do mnie pisać, ja zawsze odpiszę, a kto mnie zna, to wie, że ja nawet w nocy odpisuję. Także że zapraszam do pogłębienia wiedzy, bo na Google, pan doktor, jak ja to mówię, Google nie zawsze pokazuje tak, jak jest, przy czym są informacje fajne, można zaczerpnąć, ale nie do końca jest to przedstawione z tej strony tak zwanej zespołów, którzy prowadzimy pacjentów. Ja osobiście jako psychoterapeuta, psychoonkolog w dużym stopniu mam pacjentów z fibromialgią, ponieważ ta choroba towarzyszy u pacjentów z chorobami onkologicznymi, hematologicznymi, po leczeniu, w trakcie, ponieważ tam, jak wiemy, towarzyszy duży stres oprócz tego, co się dzieje. Że tu na czacie nie widzę więcej pytań, ale może ktoś by chciał się połączyć, zadać jakieś pytanie. Zachęcam na pogłębienie tematu, bo naprawdę temat jest bardzo ważny. Ja wiem, tak jak będę to zawsze pomagać, też, znaczy powtarzać, też jestem podologiem, wykonuję zabiegi, ale w tej chwili większość czasu zajmuje mi diagnostyka wewnętrzna na moje potrzeby i profilaktyka pacjenta, bardziej szukanie zmiany skórnych, drogowateń, paznokci, tej przyczyny, dlaczego ona powstaje, bo jeśli wykonamy zabieg, to pacjent wróci. Owszem, będziemy szczęśliwi, ale jeśli znajdziemy przyczynę jednostki chorobowej i posuniemy tego pacjenta dalej do leczenia, to uwierzcie mi, że nie tylko ten pacjent wróci, ale jeszcze kilku następnych, których on zna. Tak zwana psychologia biznesu. Marketing szeptany. Ja dzisiaj nawet przygotowując się, bym powiedziała w skrócie do tego wykładu, byłam w przychodni, w której rozpocznę pracę od 1 kwietnia. Jest tam taki młody lekarz, który po prostu został przeze mnie dzisiaj zasypany pytaniami, bo wiem, że tacy młodzi lekarze są tak czynnie aktywni i im się chce. I zadałam mu pytanie, co ja mogę jeszcze powiedzieć dzisiaj, co będzie takie ważne. Przy czym patrzył się na mnie, jakby powiedział, kobieto, ty jesteś podologiem, ja nie wiem, co ci mam powiedzieć. Także ta reumatologia nie tylko dla nas jest ciężka, bo chyba każdy lekarz, który jest na początku drogi, powie, że reumatologia ogólnie jest ciężkim kierunkiem w medycynie, bym powiedziała tak. Chyba nie mamy więcej pytań. To ja bardzo dziękuję Państwu i zachęcam na jutrzejszy webinar. Ja również bardzo Państwu dziękuję, życzę dobrej nocy. Jutro widzimy się o 20:00. Zapraszam wszystkich Państwa. Jutro będziemy zgłębiać tematy stopy cukrzycowej, badań, profilaktyki, diagnostyki w
ujęciu różnic między gabinetami podologicznymi, podologiczno-kosmetycznymi i takiej podologii kosmetycznej, a takiej profilaktyce edukacji zdrowotnej, pracy podologa w poradni w zespole interdyscyplinarnym. Opowie nam o tym pani Katarzyna Michalik. My się z Państwem żegnamy. Dziękujemy za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, Karina. Dobranoc, Kasiu. Hej. Pa.